Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Zobaczmy, co w tym tygodniu dla nas. Ale wszystko rusza, kochani. Jeszcze tu gdzieś tulica chciała się wyrwać. Będzie się działo. Fechu to jest energia, słuchajcie, potężna. Energia początkowa, jak takie paliwo rakietowe, które nadaje ten pęd, prawda? Jak guarana o poranku, słuchajcie, albo turbo mocna kawa. Oj tak, to jest coś, co sprawia, że czujemy dobrobyt, czujemy dobrostan, czujemy siłę, czujemy moc, czujemy chęć do działania, prawda? Czujemy tą obfitość jakby wokół siebie. Więc bardzo ciekawe, że to się tutaj dzieje. Czujemy oczywiście wzrost, rozwój, prawda? Przyspieszenie. Oczywiście możemy czuć też potrzebę, może nas coś pchnie, w końcu wyrwie skądś, z jakiegoś, wiecie, takiego zasiedzenia, prawda? Na pewno będziemy wypychani ze strefy komfortu. I to konkretnie, słuchajcie, w coś nowego, w coś innego, żeby czegoś jakby nowego spróbować, żeby gdzieś się odważyć, coś zrobić, prawda? Gdzieś ruszyć. No dobra, zobaczmy, co tu mamy. Siedem pentakli. I tu jest potrzebna właśnie ta energia fechu, bo siedem pentakli pokazuje, że tu coś jest przyblokowane. To, co powiedziałam. O, zobaczcie. A tu mamy ósmego pentakla, bo jest as, pięknie. I to jest znowu pokazane, prawda? Jedyneczka. A tu mamy pazia. Coś tu ktoś za bardzo patrzy w przeszłość. Za bardzo się skupiasz na tym, co było. Jeżeli się będziesz skupiać na tym, co było tak bardzo, to nie zauważysz tego, co jest teraz. A to, co jest teraz, jest ważniejsze dla ciebie. Skup się na tym, skoncentruj się na tym. Pozwól sobie, żeby być bardziej tu i teraz obecnym. Twoja przeszłość bardzo tutaj... Pozwalasz, żeby przeszłość ciebie definiowała. To, co się wcześniej wydarzyło, to, co wcześniej ciebie spotkało. W związku z tym nie pozwalasz sobie na pełny rozkwit, na manifestację tego, kim, czym możesz być w obecnym czasie, w obecnym momencie. Przychodzą jakieś ogromne możliwości tu do ciebie, ale ty możesz tego nie zauważyć, dlatego że się skupisz na tym, co było. Może przyjść jakaś oferta, a ty poczujesz, że och, na pewno to nie jest aż tak dobre, albo ponieważ w przyszłości coś się wydarzyło, to teraz też się może... I tu ta energia fechu przychodzi, to ona to rozgromi, ona to, bo to jest potężna energia, która sprawia, że zobaczcie, coś rusza do przodu, bo mamy rycerza pentakli w rewersie. To jest energia, która pomaga jakby rozgonić jakieś mgły, prawda? Zobaczcie, as kielichów, dużo się dzieje, bardzo się dużo dzieje. Mamy królową buław i rada jeszcze dla koziorożców. Ojejku, świat, zobaczcie. I uważaj, żeby nie trzymać się znowu jakichś emocjonalnych blokad, poczułam, żeby powiedzieć. No dobrze. Mamy tutaj królową mieczy jeszcze i na końcu nam się pokazuje jeszcze król kielichów i siła. Czyli tak naprawdę w emocjach tkwi twoja siła, zobacz, w twojej intuicji. Ale coś tutaj jest nie tak u ciebie w tym całym procesie. Zaraz zobaczymy, może to wyczujemy. Oczywiście jak ktoś z was chciałby, kochani, czytanie indywidualne, jak zawsze, napisz na maila, jest wszędzie widoczny na ekranie, pod materiałem, umówimy się i tutaj indywidualny będziemy mieć wgląd, bo ja tu czuję, że blokujecie się, kochani, na coś, ale to potężnie, potężnie, przez przeszłość, przez patrzenie na to, co było i przez to, że pozwalacie, żeby definiowała przeszłość waszą teraźniejszość, czyli ty pozwalasz na to, żeby twoja przeszłość definiowała ciebie w teraźniejszości, co jest nieprawdą już teraz. Powiedziałam słyszeliście? To jest nieprawda, nieprawda. Koziorożcu, to, co się wydarzyło, to są sytuacje, zdarzenia z twojego życia, które się wydarzyły. Natomiast nie możesz się przez to definiować, znaczy nie możesz, no jak to powiedzieć, ujmuje ci to możliwości tu i teraz, jeżeli pozwalasz na to, żeby przeszłość definiowała ciebie. To są twoje sytuacje, ale to nie jesteś ty, prawda? To są emocje, myśli, które zdarzyło ci się poczuć, ale to dalej, to nie jesteś ty. To są twoje emocje, to są twoje uczucia, to są twoje myśli, ale to nie jesteś ty. Ty jesteś tym mistrzem ceremonii, który prowadzi to życie.
Ty jesteś tym, który doświadcza czterech żywiołów, pięciu właściwie, jeszcze eter, prawda? I życia tu na ziemi. Nie pozwól, żeby przeszłość ciebie definiowała. Nie pozwól, żeby sytuacje i zdarzenia budowały jakby ciebie, prawda? Albo nigdy nie pozwalaj na to, żeby to, co inni ludzie o tobie mówią, było twoją definicją, bo to są tylko projekcje tych osób. Wow, bardzo głęboko się zrobiło, słuchajcie, intensywnie. Oj, czuję, że tu są jakieś osoby, które się budzą, ale to potężnie się budzą. O, wow, to jest niesamowite. Zobaczcie, o tym mówię, ascending. Totalne przebudzenie. Wejście na wyższy poziom zrozumienia, zauważenia czegoś, wejrzenia w coś. Totalne przebudzenie, może rozwój duchowy. Dużo głębsze wejrzenie w coś poprzez naukę, poprzez zrozumienie, poprzez zauważenie. O, i tu drugi temat, zaraz do niego przejdziemy. Słuchajcie, Cupid's Arrow się pokazuje. Dobra, zobaczmy prawdę. Nie, tak, prawdę ukrytą. Nie, tak, zobaczcie, sama z sobą gadam. Się przegaduję, dobra, lecimy. Ale czuję, powiem wam, siłę, czuję moc tego czytania. Faktycznie tu jakieś rzeczy się dzieją, emocjonalne też, okej. Okay. No dobra. Ale to za chwilę, słuchajcie, za chwilę, żebyście mieli na co poczekać. Tak jest. Ja tam coś fajnego tam chyba jest, wiecie, ale to... zobaczcie. Ale strzelają nam te karty. Co tu mamy? Mamy Bridge. Successfully overcoming a problem. Podoba nam się. Czyli jeżeli w tym momencie czujesz, że coś tu cię... Bo ja właśnie czuję, że tu jest... Że... Dobra, pomału. Głęboki oddech, wydech, lecimy. Zobaczcie, i teraz zobaczyłam 7 na zegarku, a tu jest 7. Coś ciebie tutaj, koziorożcu kochany, blokuje. W materii, bo to jest 7 pentakli. Niby jest dobrze, niby jest ok, niby wszystko idzie, ale zobaczcie. Trzeba by tu coś odblokować, bo rycerz pentakli w rewersie pokazuje mi, na pierwszy rzut oka, jak to zobaczyłam, ty dużo pracujesz, ale tak jakby nie ma do końca tych efektów. Jest dużo pracy, ale gdzie są efekty, prawda? Czemu? Tak czuję, jakby ktoś mówił, czemu moja praca, czemu jest tyle pracy, a tak mało efektów jakby? Dokładnie. Ojejku, ile ja tu rzeczy czuję naraz. Mnóstwo. Tak. Dla wielu koziorożców, kochani, jeżeli czujecie te blokady, to dla wielu z was, to ta blokada jest w was. W was, w waszym myśleniu, postrzeganiu siebie i właśnie w tym definiowaniu siebie poprzez to, co się wydarzyło w przeszłości. Czyli trudno ci jest uwierzyć w to, że coś dobrego może ci się przydarzyć dzisiaj, bo tyle złego przydarzyło ci się wcześniej. Tak. Jak uda ci się to, co się wydarzyło tobie, potraktować jako doświadczenia, sytuacje, wydarzenia, lekcje tego życia i zamknąć ten rozdział, obiektywnie, na zimno patrząc na ten temat. Ale nie chodzi, żeby odrzucać emocje, bo mamy królową jednak mieczy. Czyli z takim ukochaniem tych emocji, uczuć, z takim zauważeniem, zatroszczeniem się o nie, ale jednocześnie mówisz, okej, to co mi się wydarzyło, to były sytuacje, wydarzenia w moim życiu, doświadczenia mojego życia, ale ja jestem tym, kim jestem, a nie tym, co mi się przytrafiło. Och, przeczytałam kiedyś taki cytat, ale mam ciary teraz. Moje ja jakby doświadczało tego, dojrzewało poprzez to, ale jednocześnie jestem tym, kim jestem, no bo każdy z nas jest tym, kim jest, prawda? A nie tym, co mi się przydarzyło w życiu, rozumiecie? Czyli przestań pozwalać, żeby sytuacje z przeszłości definiowały twoją teraźniejszość i ciebie i to, kim jesteś. I to jest, słuchaj, super, czuję, istotne, zapiszcie sobie to i pomedytujcie nad tym, kochani, czyli usiądź się nad tym, zastanów.
Napisz to na środku dużej kartki A4 i wypisz, co czujesz na ten temat naokoło. To jest genialny, słuchajcie, sposób, żeby dotrzeć do sedna sprawy. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na sesję indywidualną, popracujemy nad tym razem. Natomiast to jest jeden temat. Kolejny temat, słuchajcie. Tak, różne rzeczy tutaj czuję w pracy. Gdzieś tutaj jest ktoś, kto jest leniwy, wyrachowany. A gdzieś tu chciwość się pokazuje i jakiś wyzysk czuję. Więc może koziorożec pracuje dla kogoś takiego i jest to słabe, mega słabe. Więc generalnie czuję, że tutaj jakby twoja wyższa jaźń, nie wiem, przewodnicy twoi pokazują ci kierunek wyjścia, prawda, z tej sytuacji. Zakończ to. Bo tutaj jest mnóstwo pracy, ale jakby nic to nie daje. To jest jakby takie kręcenie się w kółko, bo ktoś czerpie z tego korzyści. I to nie jesteś ty. Jakby, tak czuję, jakby te pieniądze, dosłownie, a pieniądze to jest energia, prawda, gdzieś wypływały bokiem. Dobra, to są pierwsze kwestie, które czuję. Natomiast druga rzecz, jak ruszysz się do przodu w sposób zdecydowany i pójdziesz za głosem serca, pójdziesz tam, gdzie cię prowadzi twoje wewnętrzne pragnienie, potrzeba, gdzie czujesz, że skrzydła ci rosną, zobacz, na samą myśl o takiej pracy, wówczas będzie sukces. Ale musisz przełamać jakiś lęk, który ciebie tutaj próbuje zatrzymać w miejscu. I teraz zobaczcie, co jest ciekawe. Tutaj mamy, zobaczcie, jakby po prostu przeciwności się pokazały. Dlatego, że wszystko zależy od twojej decyzji. Jeżeli nie zrobisz nic i zatrzymasz się tutaj, to będzie broken bridge. Czyli ta kwestia nie będzie rozwiązana. No, naturalne, prawda? O, może nie, może tu położę. Natomiast jeżeli pozwolisz sobie na to pójście w nowe, prawda? Po tym moście, mimo że będzie lęk i strach, będzie kwestia rozwiązana i będzie nowe dla ciebie, nowe, coś nowego. Coś, czego się nie spodziewasz może. Jeżeli postawisz na siebie, czuję, że to będzie bardzo korzystne dla całej twojej tutaj przyszłości, tak powiedzmy w karierze, w sprawach zawodowych, edukacja, urzędy, załatwienia jakieś. Natomiast tu czegoś nie wiesz i trzeba by tobie dopuścić jakieś słowa do siebie, czyli może ktoś tutaj gdzieś próbuje ci coś powiedzieć, coś przekazać, coś wytłumaczyć. Może to odrzucasz. Bo tak się skupiasz na tym, co wiesz już i na tym, na tej formie, w jakiej wykonujesz pracę swoją, może czymś się zajmujesz, że nie dopuszczasz innych możliwości. No właśnie, jeszcze to, rycerz w rewersie, pentakli. Nie dopuszczasz elastyczności jakby w swojej pracy, nie dopuszczasz zmiany jakby, prawda, w swojej pracy. Nie pozwalasz na tą zmianę. A tu chodzi o to, żeby twoje życie, twoje życie zawodowe, twoja praca, to czym się zajmujesz poza prywatnymi sprawami, bo to jest ten obszar, żeby sobie pozwolić na zmianę, żeby sobie pozwolić na pójście dalej, żeby sobie pozwolić na wprowadzenie jakiejś świeżości. Szczególnie w obszarze, gdzie jest jakaś kwestia, nad którą bardzo intensywnie pracujesz, ale jakby mnóstwo jest tej pracy, tego działania, ale nie ma efektów takich, które by cię zadowoliły, prawda? Czyli jeżeli w kółko powtarzamy te same czynności i efekt końcowy jest zawsze taki sam, żeby efekt końcowy był inny, trzeba zmienić po drodze te czynności wykonywane, takie codzienne, zwyczajowe, zauważyć, co mi tu przeszkadza w tym wszystkim, aby dotrzeć do właściwego rozwiązania tej kwestii. Prawda? Jak sobie pozwolisz na to, żeby intuicja przemówiła do ciebie, też, nie tylko rozum, nie tylko to, co w materii, prawda, widzimy, wówczas, jak połączysz te narzędzia, wszystkie swoje wewnętrzne,
otrzymasz właściwe rozwiązania. Zupełnie możliwe, że to jest podpowiedź, pozwól sobie na, dosłownie czuję, konsultację, czyli może masz kogoś, z kim rozmawiasz przez telefon, przez wideorozmowę, przez no jakkolwiek. I ten ktoś jest przy tobie często, kiedy potrzebujesz rady, dorady, podpowiedzi. I tutaj czuję właśnie, że ta osoba pomoże ci odnaleźć ten most, czyli ten kierunek, czyli ten sposób, czyli tą możliwość dla ciebie, co ty masz teraz dalej zrobić, żeby zostawić za tobą to i wejść w to nowe. Bo czuję, że masz teraz zamknąć jakiś rozdział. Dosłownie czuję, jakby tu ktoś miał kupić dom i się wyprowadzić tutaj stąd, gdzie mieszka, albo mieć nową pracę, może nowa relacja, nowy związek, zamieszkanie z kimś wspólne, nowa firma, nowa działalność, nowy wspólnik, przeróżności tu czuję, nowy samochód może, nowy projekt, nowa inwestycja, coś tutaj nowego, ale jednocześnie jakby ty blokujesz tutaj to coś. Ewentualnie może być ktoś, kto to blokuje, też tak może być, że tutaj to jest jako figura, jako ktoś, ale czuję, że dla wielu koziorożców to jest, w koziorożcu siedzi jakby, prawda, ta blokada. I co więcej, ty sobie tego nie uświadamiasz, że ty jesteś dla siebie, że ty jesteś, jak to mam powiedzieć, wielu koziorożców nie uświadamia sobie tego, że dla samego siebie jest blokadą. Szukamy jako koziorożce, ja też mam koziorożca w descendencie, jakby szukamy problemu na zewnątrz, prawda? W związku z tym to jest, nie ma sukcesu, natomiast jak zaczniesz szukać tej kwestii w sobie i odblokujesz to w sobie, zobacz, tu jest to przyblokowane, a tutaj już widać przepływ, płynie wszystko pięknie, energia płynie, prawda? Idziemy do przodu. Z tym musisz sobie poradzić, z tym rycerzem pentakli w rewersie, żeby to ruszyło do przodu. Dobra, idziemy dalej. Prawda ukryta. Co tu mamy? Nie masz pojęcia, jak ciężko było mi pozwolić tobie odejść. I drugie, ktoś mówi, czuję ciebie nawet jeżeli jesteśmy osobno. Ja tutaj czuję, że tu oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, jest jeszcze, kochani, uczucie, emocja, jakaś relacja, jakiś związek, jakieś przywiązanie też. Możliwe, że tutaj będzie jakieś zakochanie, że będzie jakaś oferta, ale czy koziorożec to przyjmie? Bo może w przeszłości właśnie działy się złe rzeczy i teraz koziorożec powie, och jejku, nie wiem, czy to w ogóle brać, bo przecież to, co było, prawda? I znowu pozwalasz, żeby twoja teraźniejszość była definiowana przez twoją przeszłość, prawda? Natomiast widzę, że tutaj jakieś przebudzenie jest na ten temat, potężne, które to przebudzenie pomaga ci się przygotować do wejścia w relację, w związek z kimś właśnie, kto się pojawia. Dobra, kochani, mini wybierz kartę, zobaczmy. No powiem wam, przepiękne jest to czytanie. Nie wiem, czy też to czujecie. Energia niezwykła. Natomiast właśnie, żeby znaleźć tą blokadę tutaj, tak jak mówię, ktoś z was by chciał ze mną popracować, zapraszam serdecznie na sesję do mnie, albo popracuj ty, ale naprawdę popracuj, zrób to tak jak potrafisz, tymi narzędziami, które masz, umiejętnościami, które masz, może masz kogoś przy sobie, kto ci pomaga, wszystko jedno, ale zrób to dla siebie, żeby ruszyć, bo jak już ruszysz, to potem wszystko pięknie płynie, jak coś się będzie zamykać, żeby coś się innego mogło otworzyć, bo zobacz, tu masz świata, tu już masz maga, czyli coś chce do ciebie przyjść, coś do ciebie się dobija, coś do ciebie puka non stop, ale ty musisz po prostu otworzyć te drzwi, tylko tyle musisz zrobić. Otwórz drzwi temu, co do ciebie idzie. Dosłownie jakby dobrobyt do ciebie się dobijał, ale ty masz zamknięte drzwi. Otwórz te drzwi, oczywiście symbolicznie, prawda? Nie, żeby tu ktoś teraz leciał drzwi otworzyć. No słuchajcie, kochani, no wiadomo, wiemy, prawda? Wiemy. Dobra, mini wybierz kartę na trzy możliwości dla koziorożca. 1, 2, 3. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. I jak zawsze, jedyneczka. Zdecydowane tak. I tutaj coś będzie mówione, albo coś tu będzie słyszane. Czakra gardła jest ważna. Albo myślane też. Olśnienie, zrozumienie też. Dwójka.
niewłaściwy czas. Oj, tu uważaj, bo tu przy tym rycerzu właśnie, o coś tu chodzi z tym rycerzem. Może to jest jakaś osoba twoja, która coś blokuje, może się blokuje, może ty się na tą osobę blokujesz. No, dobra, trzy. Tu mamy po prostu nie. Jakby zły most, czyli niewłaściwa ścieżka, tak czuję. Widzisz? Zobacz, fajny wgląd. Dobra, utulam, kochani. Jak zawsze zapraszam do kolejnych czytań. Jeżeli ktoś z was chce przyjąć tą energię, jak zawsze piszcie, przyjmuję, niech się dzieje, jak chcecie. Ja podbiję swoją energią, pisząc wszelkiego spełnienia. Jeżeli tylko masz ochotę, jak nie masz ochotę, możesz pomyśleć sobie, jak wolisz. Ale generalnie ja czuję, że te energie są piękne i pomagają nam coś przełamać, coś, jakąś blokadę. Nie wiem, jak to nazwać. Ojejku, rozpuścić? No tak nazwijmy ładnie. Okej. Tyle, kochani, utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa.